Hej moi kochani, jestem Merlin i witam Was w kolejnym odcinku z Discord.js. W dzisiejszym odcinku stworzymy sobie system anti-crash, czyli taki, który umożliwi nam, żeby nasz bot się nie crashował. Dobrze, a więc po co nam w ogóle coś takiego jest? Ponieważ czasami, jeżeli nasz bot działa sobie, ja sobie go teraz tutaj w ogóle wystartuję, to może być taka sytuacja, że po prostu on się skraszuje, ponieważ czegoś nie przewidzieliśmy w aplikacji. I aby tego uniknąć, aby bot w takich sytuacjach dalej działał, musimy sobie stworzyć właśnie taki system crash, a więc na samym, czy crash, anti-crash. A więc na początku w folderze src, sobie to tylko pozwolę powiększyć, w folderze src stworzymy sobie nowy plik o nazwie anti-crash.js. I słuchajcie, to będzie moduł, czyli musimy sobie zrobić export default obiekt i ten obiekt będzie miał funkcję o nazwie init, to będzie funkcja ze strzałką i co będziemy mieć? Będziemy musieli z Node.js wczytać sobie proces i proces, słuchajcie, tak samo jak w klient ma tutaj funkcję on i ta funkcja on będzie tutaj wykrywać nasze wydarzenia, które się dzieją w Node.js. W tym wypadku naszym wydarzeniem będzie unhandled rejection. W zasadzie będą to te trzy tutaj rzeczy, te trzy eventy, te trzy wydarzenia i w momencie, jeżeli ten event się stanie, wtedy wykona się callback function, czyli ta funkcja, którą teraz tutaj podamy. I ta funkcja będzie funkcją ze strzałką w taki oto sposób. Alternatywnie możemy napisać po prostu function w taki oto sposób, ale funkcja ze strzałką jest szybszym zapisem w taki oto sposób. I słuchajcie, tutaj w tej funkcji, ta funkcja ze strzałką przyjmuje dwa parametry. Pierwszy to jest reason, a drugi to jest, tutaj można nazwać na przykład origin, albo A i B i po prostu wyświetlić sobie, co się wtedy, znaczy napisać sobie po prostu console log i wyświetlić, czym jest reason oraz czym jest origin, czy tam A i B wtedy nazwacie i wtedy zobaczycie, co to się po prostu wyświetli nam tutaj. Generalnie chodzi o to, że proces unhandled rejection, czy tam w ogóle unhandled rejection, jeżeli ten event się wykonuje, to on nam crashuje bota, a my nie chcemy tego, żeby tak się stało. W tym celu musimy właśnie przechwycić ten event i jakby go nadpisać. W tym wypadku ja sobie tutaj zrobię właśnie console log i console log będziemy mieć na przykład, możemy sobie napisać unhandled rejection w taki oto sposób, unhandled rejection, dwa razy dwukropek i możemy sobie napisać, w sumie nie wiem co można było napisać, albo napiszmy sobie na początku właśnie system anti-crash i tutaj będzie, słuchajcie, unhandled rejection i podamy sobie następnie, dodamy sobie w następnej linijce, damy sobie też console log i napiszemy sobie reason i origin. Możemy sobie dopisać to w takiej postaci, reason, dwukropek, tu przecinek i mamy tutaj to reason. W sumie origin nie jest potrzebne, można sobie tak to zostawić, ale możemy też je podać po prostu po przecinku, jeżeli już bardzo chcemy. Dodatkowo możemy sobie wczytać tutaj chalk, naszego chalka, chalk i chalk red. Czerwono, żeby na czerwono nam tutaj tą wiadomość ładnie wyświetliło. I to sobie skopiujemy, słuchajcie, dwa razy. I tam pamiętacie, tutaj mieliśmy proces on. Skasujemy sobie i teraz nam odpowie, mamy mamy unhandled rejection mieliśmy, to teraz będziemy mieć uncaught exception. I to uncaught exception sobie tutaj damy. I tak samo mamy dwa parametry. A trzecią opcją to będzie unhandled, czy tam nie, uncut exception monitor i te trzy eventy będą po prostu nam powodować crash bota, a tak to mamy anti-crash. Jeżeli coś tutaj w kodzie pójdzie nie tak, to wtedy nam tego bota nie skraszuje. Bo czasami jest tak, że po prostu Discord.js wywala błędy, bo na przykład coś się stało, jakaś rzecz w naszym bocie, której po prostu nie mieliśmy okazji przetestować i wtedy ona nie jest jakby to byli błędem, takim, że krytycznym błędem, ale spowodowałaby crash bota. I tego chcemy uniknąć. No dobrze, a więc mamy sobie to napisane i teraz sobie musimy w index.js to wczytać. Więc sobie wczytajmy to gdzieś u góry. Napiszmy sobie import anti-crash from / anti-crash i to anti-crash musimy sobie tutaj gdzieś wywołać po kliencie albo przed klientem, czyli anti-crash.init, ponieważ mamy funkcję init i ona została teraz wczytana. I teraz sobie możemy przetestować, jakby to działało. Akurat nie mamy teraz opcji, jakby to bezpośrednio teraz tutaj przetestować, ale możemy sobie coś spróbować. I
Najlepszym przykładem jest na przykład zrobienie fetch do takiej oto strony, która nie istnieje. Normalnie mieliśmy example.com i tutaj widzimy, wykonujemy to właśnie to polecenie i mamy napis anti-crush unhand rejection i mamy reason type error fetch failed i widzimy, tutaj mamy cały komunikat o błędzie. Akurat błędem jest takim, że ta strona nie istnieje. Ale widzicie, dalej nam zalogował bota. Jak sobie wejdziemy na Discorda i napiszemy polecenie ping, swoją drugą ping robiliśmy w ostatnich filmikach, to zobaczycie, że działa dalej, więc to, że tak powiem, nie zatrzymało naszego bota, więc anti-crush jest jak najbardziej potrzebną opcją i warto coś takiego mieć. Dokładnie. Więc to, słuchajcie, będzie taki krótki filmik, w jaki sposób możecie to sobie zrobić i taki anti-crush system samemu sobie zaimplementować, gdyż jest on, tak jak mówię, przydatny. Więc ja wam dziękuję za uwagę, zostawcie kciuka w górę oraz lajka. Zachęcam was do założenia konta Magic Team, linki w opisie. Jestem Merlin, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!